Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie dotyczącym żurnalowych herstorii. No, najlepiej wymyśleć tytuł, a potem go zapomnieć. Dziś trochę inaczej niż przez dwa ostatnie tygodnie, czy przez trzy ostatnie tygodnie, czyli trochę inny sprzęt. Dalej mamy maski, bo ja jakby z masek rezygnować nie chcę. To jest taki element, który wydaje mi się, że w Art Journalu bynajmniej moim występować będzie, więc jakby na początek maski. Później dla odmiany zamiast past tusze. Ja wykorzystałam trzy kolory tuszy Distress Oxide. Jest to Grand Cappuccino, Rushed Olive i Vintage Photo oczywiście i Czarnego Archiwala, to też taki u mnie podstawowy tusz. Psikacz do czyszczenia masek tym razem. Bloczek pod stemple. Ja użyłam dzisiaj tych nie. Użyłam dzisiaj stempli z tej kolekcji. To jest kolekcja stempli, którą dostałam, czy kupiłam, dostałam w wymiance. I tutaj są takie znaczki małe pocztowe oraz takie napisy w pionie i w poziomie, więc skorzystałam. No i posługiwałam się też, przykleiłam te stemple na bloczek, ten silikonowy, bo jednak one są takie nie za duże i bałam się, że jak tylko ręką będę przyciskać, to mi się porobią takie brzydkie plamy, a tego chciałam uniknąć. No i jak maski i tusze, to oczywiście szczoteczki. To są szczoteczki, które kupiłam na temu, po prostu takie zwykłe. Fajne są pod tym względem, że jakiegokolwiek koloru by się nie używało, to można po prostu przetrzeć w papier, wiecie, ręcznik papierowy i one są czyste, więc ja ich używam zamiennie do różnych kolorów i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi coś pobrudziły. Mam też oczywiście mniejsze i takie zupełnie malutkie te szczoteczki, to tam na którymś zlocie ostatnio kupowałam, ale dziś akurat pracowałam z tymi. No i sam wpis do Art Journalu, czy Art Journala. O tym, kto jest dzisiejszą bohaterką, przeczytacie oczywiście w opisie tego filmu. Podobnie tam poznacie jej imię i nazwisko. A dziś mój wpis wygląda tak. Wielkie oko, na środku taki akcent bardzo kolorystyczny. Użyłam takich ramek, oczywiście po pierwsze rozwaliłam to opakowanie strasznie, więc nie wiem, czy jestem w stanie cokolwiek tutaj mądrego przeczytać. To jest 20 takich ramek w opakowaniu było i ja je dostałam, kupiłam od Kasi Kędzierskiej w kicie do twórczych rozdziałów któryś tam. I też one były wykorzystywane do tworzenia wpisu artjournalowego. No i tutaj takie trochę przesłanie, wiecie, futurystyczno jakieś tam, przypomnę sobie to słowo. No i oczywiście nie jest to wpis jakiś strasznie, wiecie, rozbudowany, kompozycja jest zamknięta, kartka jest wytuszowana dookoła. Głównym akcentem tego wpisu na środku jest to oko, a sama twarz naszej bohaterki jest poniżej. Tutaj jakby są takie, moim zdaniem, dwa miejsca, które przyciągają wzrok. No pierwsze z nich to jest oczywiście samo zdjęcie, a drugie to jest to oko, które jest innego koloru niż wszystkie inne elementy. Chociaż tutaj też trochę próbowałam tej maski jeszcze, no nie próbowałam, przełożyłam trochę tą maskę, ale głównym takim akcentem kolorystycznym jest tutaj to oko. Na początku zastanawiałam się, czy tej ramki tutaj na tym oku trochę tak wyżej nie umieścić, ale stwierdziłam, że w tej kompozycji lepiej będzie, jak tu na pierwszy rzut oka skupi się nasz wzrok. I tak też jest po otwarciu strony, że tak powiem, wzrok przyciąga nam od razu ta
pani z tą ramką. Tutaj pod ramkę wkleiłam taką kalkę, ona jest nadrukowana. Tutaj zdaje się nie będzie za dużo widać tego nadruku, choć może trochę. Są tam jakieś cyferki i literki. To też jest element, część elementu z tego kitu, podobnie jak ten klucz. O feminizm mi chodziło. Oczywiście, że chodziło mi o feminizm i do feminizmu jakby i do czasów, w których nasza bohaterka pracowała i opracowywała swój wynalazek. Odsyłam do opisu. Musiała sporo tych kajdanek zerwać bądź odkluczyć, powiedzmy, żeby mogła swój wynalazek opatentować i żeby, że tak powiem, no, być właścicielem tego, co wymyśliła. Oczywiście nie są to dzieje bardzo, bardzo, znaczy są odległe od naszego życia i naszej rzeczywistości, ale umówmy się, no nie był to XV wiek, tak? Czy XIV, już tam parę kajdanek było zerwanych, kiedy ona zaczęła być naukowcem i się kształcić i w konsekwencji tego wykształcenia prezentować tam swój wynalazek. Ja pomimo tego, że, znaczy nie pomimo tego, ja robiąc te wpisy do Art Journala i wymyślając sobie te żurnalowe herstorie, pomyślałam sobie, że może kogoś po prostu zainspirują te kobiety. W przyszłym tygodniu też będzie pani programistka. No wiadomo, szczegóły za tydzień, ale może zachęci Was do poczytania o tych kobietach wynalazczyniach, dzięki którym mamy sporo funkcjonalnych rzeczy w naszym życiu. To tyle, jeśli chodzi o wpis do Art Journala. Tak jak mówiłam, ten zeszyt mi się już kończy, więc pewnie tutaj pojawią się jeszcze, no chyba jeden, może maksymalnie dwa wpisy. Więc pewnie do końca września będziemy pracować w tym notesie. Natomiast ostatnimi czasy drogą kupna nabyłam nowe zeszyty do Art Journalu. I teraz ten pierwszy to nie, ale nie mam jak odłożyć. Ten pierwszy to jest oczywiście, to są oczywiście kartki do, wiecie, papier z Actiona, bazowy. Natomiast drogą kupna nabyłam taki oto scrapbook w Actionie, o dziwo. Nabyłam taki oto scrapbook, który ma trzy kolory kartek. Czarne, białe i kraftowe. Ten kraft mi się strasznie nie podoba, więc ten kolor kraftu to w ogóle taki nie jest to bardzo kraftowy. No ale są też czarny, jest też czarny papier i biały, no i ten, umówmy się, mało kraftowy. A tu jest aż jedna kartka czarna. O, i to jest chyba koperta. Tak. No trudno, będziemy na tej stronie robić, albo będziemy po prostu przyklejać czarny papier na ten biały, bo chciałabym też popracować trochę z innym kolorem papieru niż tylko ten biały, wykorzystując ewentualnie czarne gesso, żeby zmienić jego kolor. Więc to będzie prawdopodobnie następny art journal, w którym będziemy kontynuować żurnalowe herstorie. Natomiast ten zeszyt, a w zasadzie blok A4, 130 gram gramatura, ale twarda oprawa. I on jest niestety ani nie biały, ani nie w żadnym innym kolorze, bo to ciężko to nazwać ekri. No i na pewno nie jest to białe. Nie, nie mam pod ręką oczywiście białej kartki. Mam. No białe to nie jest, nie? To jest takie bardzo mało i słabo ekri, więc no albo będę przyklejać na to inny papier, bo to jest papier cienki, tak? Więc tu, żeby zrobić z tego art journal i wykorzystać do tego media typu farby, gesso, no przede wszystkim farby, i żeby to nie falowało wszystko, no to jednak jest trochę przycienkie. Nawet jeśli to zagesujemy, to ta kartka jest po prostu za cienka. I to będzie art journal, mój taki prywatny. Mam superowy pomysł na jakby
przewodni, co przewodnie, motyw przewodni do tego art journalu. Mam już nawet sporo grafik ściągniętych z netu, więc to będzie też takie oczywiście kobiece wydanie, ale już nie herstorię, tylko inny temat. I to pomyślałam sobie, że będę sobie prowadzić taki prywatny art journal. Natomiast ten, tak jak mówiłam, ten, on ma wymiary, przepraszam, że tak ręką przejadę, on ma wymiary no prawie 8 cali, czyli prawie 20 cm, tak? No 23, nie, 20 na 20, czyli on jest po prostu taki jak ten, tak? Nie, ten był 21 na 21. Więc to będzie nasz nowy, tak jak mówiłam, do końca września zostajemy w starym zeszycie, potem przechodzimy do nowego i przy przejściu do nowego zeszytu, nim zaczniemy do niego wpis, zrobimy mu okładeczkę. I okładka będzie oczywiście mediowa, tylko nie tak bardzo odstająca, jak tutaj była ta okładka, chociaż ze mną to tam wiecie, nic nie wiadomo. Więc no, popracujemy trochę nad okładką art journalu, bo taka to mi się tak za bardzo nie podoba. Nie? Tutaj ta z tej strony pomazana czarnym gessem, ale no wiecie, naprzód starczyło siły, na tył już nie. Więc to są moje plany październikowe, jeśli chodzi o art journalowe herstorie. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami wielkim, ogromnym serduchem. Zachęcam do przeczytania krótkiego opisu o naszej dzisiejszej bohaterce i do zobaczenia w kolejnym filmie, już w poniedziałek, tutoriale Izuni. Pa!